Słuchajcie, jakby nie patrzeć, mówi się, że numerologia nie ma znaczenia. Dzisiaj 13, ogromne korki w Warszawie. Ja specjalnie na tę okoliczność też przyjechałem do biura, żeby z wami się zobaczyć, mieć lepsze połączenie niż z domu. Okazuje się, że aplikacje czasami też szwankują do komunikacji, więc najważniejsze, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Was jest coraz więcej, co bardzo mnie cieszy. Myślę, że powolutku możemy zaczynać. Jeszcze raz, witam serdecznie. Ja nazywam się Rafał Gawroński. W Symfonii odpowiadam za oprogramowanie Symfonia Her. Dla tych wszystkich, którzy są ze mną po raz pierwszy, to oprogramowanie do zarządzania miękką częścią Heru. I oczywiście w Symfonii jest możliwość, abyśmy poszczególne z modułów dopasowywali do potrzeb organizacji. Nigdy nie proponujemy całości zestawu ani żadnego pakietu. Także każdej z osób, która chciałaby umówić się na spotkanie, aby właśnie indywidualnie dopasować taką propozycję oferty, specjalnie zamieściliśmy dzisiaj taki banerek nade mną, także można sobie kliknąć spotkanie w dowolnym momencie i ustalić w kalendarzu wolny termin, aby już poza tym webinarem porozmawiać. I jeszcze z ogłoszeń parafialnych jedna ogromna prośba ode mnie na sam koniec. Udostępnimy dla wszystkich ankietę. Bardzo mi zależy na tym, aby każdy z Was, kto dzisiaj mógł dołączyć do tego spotkania, odpowiedział na trzy krótkie pytania. To są pytania zamknięte, w związku z tym myślę, że nie będzie specjalnie dużo czasu ta ankieta zajmowała. A ponieważ wszystko, co robimy, robimy z myślą o Was, o naszych klientach, tak samo zależy mi na odpowiedzi na te właśnie pytania. No dobra, to tyle na temat tych ogłoszeń. Dzisiaj spotykamy się w ważnym temacie. Chodzi bowiem o to, abyśmy porozmawiali. Mam nadzieję, że stworzymy wspólnie fajny dialog pomimo tej aplikacji, żebyśmy porozmawiali na temat tego, jak właściwie zarządzać procesem ocen pracowniczych. Dużo się o tym mówi, jak to ja mówię, na mieście. Dużo organizuje się wydarzeń w związku z tym. Wiem, że bardzo jest to bardzo ważny temat dla wielu organizacji, dlatego właśnie pojawił się pomysł, aby teraz jesienią, kiedy dużo organizacji przygotowuje się wspólnie z nami do wdrożenia takich procesów z początkiem nowego roku, aby w kilku krokach przeprowadzić wszystkich Was przez nasze oprogramowanie. Oprogramowanie Symfonia Her, które, jak mówiłem na początku, daje możliwość modułowego konstruowania według własnych potrzeb platformy. Można w niej zarządzać samymi ocenami kompetencji, można dołączać do tego cele, można w ogóle wykreować sobie fajną administrację, komunikację, można sprawić, że dzięki tej komunikacji będzie nam się łatwiej pracowało, nawet w strukturach rozproszonych. Istnieje oczywiście szereg innych modułów, ale nie chciałbym tutaj zbyt wiele czasu na to poświęcać. Odpowiadając na pierwsze pytanie, które postawiliśmy w publikacjach zapowiadających nasze nagranie, jak prawidłowo zarządzić samym procesem, myślę, że trzeba by przede wszystkim rozpocząć od tego, aby sprofilować według każdego rodzaju działalności potrzeby organizacji. Ja dzisiaj chciałbym w głównej mierze poświęcić to spotkanie na pokazywanie naszego oprogramowania, właśnie po to, abyście Państwo mogli dowiedzieć się, jak w prosty sposób przejść przez sam proces. Dlatego też pozwolę sobie już teraz na wstępie udostępnić mój ekran, aby pokazać chociażby widok oprogramowania, jaki specjalnie dla Was przygotowałem na dziś. Mam nadzieję, że go widać. To jest strona do logowania, do oprogramowania Symfonia Her i wystarczy, że logując się do tego systemu, będziemy używali oczywiście loginu i hasła, które, jak wiadomo, otworzymy dla każdego użytkownika indywidualnie. I ponieważ dzisiejszym tematem naszego spotkania są oceny, to też chciałem sprawić, aby ten wygląd nieco różnił się od tego, który pokazywałem przy okazji poprzednich spotkań. Będziemy rozmawiać o różnych rodzajach ocen. Chciałbym na przykładzie oceny, która jest najbardziej powszechna, powszechnie stosowana w różnych organizacjach, przejść z Państwem proces zarówno od strony samooceny pracownika, od strony oceny przełożonego, jak również oceny
która jest rozmową finalną, czyli podsumowuje obie strony, opinie, feedback płynący z obu stron. Jeżeli chodzi o profilowanie, to przede wszystkim mam tutaj na myśli to, że każda z organizacji ma, wiadomo, różne potrzeby. Będą organizacje, w której ocena 180 jakby nie dokona zbyt dużej zmiany. Tutaj perspektywa spojrzenia osoby, że tak powiem, trzeciej strony i tej z czwartej strony mogą mieć bardzo duże znaczenie, dlatego w tym wypadku zalecane są oceny o charakterze 270 czy 360. Wiadomo, że występuje też ocena na przykład 360+, do której możemy włączać także feedback z zewnątrz, no ale chyba najbardziej popularnym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jest dzisiaj ankieta typu ocena 180. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie samego procesu, to ja przynajmniej spotykając się z naszymi obecnymi klientami, jak również tymi, którzy chcą taki proces wdrożyć, zawsze zalecam, że oprócz wykreowania potrzeby w zależności od struktury firmy i obszaru, którym ta firma się zajmuje na co dzień, bezapelacyjnie, bezwarunkowym elementem, który powinien nastąpić chwilę później, jest weryfikacja struktury. Dlatego ja dzisiaj pokazuję Wam w pierwszej kolejności profil menadżera. To jest profil, który jest jednocześnie menadżerem i ma podległy zespół, jak również osoba, która ma uprawnienia administratora systemu. W pierwszej kolejności to, co należałoby sprawdzić, to jak wygląda struktura podległości. Wiadomo, że oceny okresowe, bez względu na to, jakiego rodzaju, powinny być o charakterze wymiany feedbacku, zarówno od strony właśnie pracownika w stronę przełożonego, jak i odwrotnie. Ta ocena głównie dotyczy pracownika, ale dobrze, jeżeli on ma możliwość również wypowiedzieć się z własnej perspektywy. Więc ja w pierwszej kolejności zalecam weryfikację, czy w naszych systemach, w naszych dokumentacjach, w naszych uprawnieniach prawidłowo skonstruowana jest struktura, czyli jeśli jesteśmy dzisiaj zalogowani jako menadżer, Karol Liniewicz, czy rzeczywiście u tego menadżera w strukturze występuje pracownik, którego będziemy dzisiaj zajmowali się oceną. I chciałbym właśnie na przykładzie tejże oceny pokazać, jak prosty jest do wykorzystania system. Nasze oprogramowanie, jak widać, potrafi dopasować intuicyjność wyglądu do praktycznie każdej organizacji. Jeżeli rozmawiamy dzisiaj o jednym procesie, to warto poświęcić uporządkowany widok tego ekranu także dla tego jednego procesu. Czasami zdarza się, że podczas webinarów na inne tematy pokazuje wiele innych możliwości, czyli zamieszczenia tutaj skrótów do ważnych rzeczy w innych tematach. Dzisiaj koncentrujemy się na tym, jak proces oceny pracownika możemy przeprowadzić zarówno w oparciu jedynie o kompetencje, w oparciu o włączone do niego cele, jak poradzić sobie z kompetencjami, czyli jak zbudować sobie na przykład taką matrycę podręczną na temat obserwowanych kompetencji. No i przede wszystkim, jak raportować te dane, skąd pozyskiwać je, bo to jest najważniejsza korzyść, jedna z najważniejszych korzyści dla menadżera. Wylogujmy się zatem z tego profilu po to, aby rozpocząć procedurę samooceny pracownika. Myślę, że to będzie najwygodniejsze z punktu widzenia przeprowadzenia przez proces. Pracownik, logując się do systemu, został wcześniej skomunikowany, że będzie podlegał procesowi ocenie pracowniczej. Ta ocena to jest ocena 180 stopni. Po pierwsze, warto udostępnić pracownikowi na bieżąco informacje o jego celach. Jeśli w tym procesie oprócz kompetencji będziemy brali pod uwagę także cele, wystarczy zamieścić skrót do informacji o celach, dzięki czemu pracownik także zyskuje czas, nie musi dodatkowo emocjonalnie podchodzić do tej kwestii ponad stan, że tak powiem. Może sobie sprawdzić, jak te cele wyglądały i czego one konkretnie dotyczyły, zanim jeszcze rozpocznie sam proces oceny. I teraz chciałbym pokrótce przejść przez proces
samoocenę, aby w konsekwencji po jej przejściu spojrzeć na to oczyma menedżera. No to zacznijmy. W kafelku zadania, który, jak wiecie Państwo, służy przede wszystkim do zbierania najważniejszych zadań, które czekają na osobę zalogowaną do systemu, zamieściliśmy na potrzeby dzisiejszego spotkania właśnie link do oceny okresowej pracowniczej, przygotowanie po stronie pracownika. Tu istnieje możliwość oczywiście wprowadzania własnych szablonów. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że to nie jest coś, co ma służyć jako wzór i tylko i wyłącznie jedyny możliwy do zastosowania. Przygotowałem jakąś szatę graficzną, która zawsze przyjemniej rozpoczyna taki proces. W momencie, kiedy mamy dodatkowo ten proces związany z jakimś regulaminem premiowania, warto go również w tym miejscu zamieścić i przechodzimy do klasycznego arkusza oceny. W arkuszu oceny oczywiście niezbędne dane to imię i nazwisko pracownika, który będzie podlegał tej ocenie, jakiś numer systemowy, niektórzy nazywają ID, jednostka organizacyjna. Powinniśmy od strony pracownika również pamiętać o tym, jak długo ważna jest umowa. Załóżmy, że na potrzeby tego wypełnienia wpisujemy sobie datę ważności umowy, która obecnie mnie obowiązuje. Ostatnią ocenę, dajmy na to, miałem przeprowadzoną w styczniu tego roku. Wynik ostatniej oceny, przypuśćmy, że wyniósł jakąś określoną liczbę i grupa pracownicza, według której pracownik jest zaszeregowany. Dlaczego wypełniam te wszystkie elementy? Bo one mogą być obligatoryjne, ale wcale nie muszą. Czyli ja ustawiłem to w taki sposób, aby pokazać Wam, że jest to opcja możliwa, dostępna, ale oczywiście jest możliwość, aby te elementy pojawiły się już zaszyte, niektórzy nazywają wyszerzone, bez możliwości edycji. I jeżeli pracownik zweryfikuje je na samym początku, wypełniając ten arkusz, czy zgadzają się, czy nie, to wystarczy taki klawisz potwierdzenia, zgadzają się dane albo nie zgadzają się. I przechodzimy do oceny kompetencji. Ja dzisiaj przygotowałem ocenę kompetencji bez angażowania tutaj procesu celów, ale oczywiście to też jest możliwość dołączenia. Przypuśćmy, że badamy taką kompetencję brania odpowiedzialności za własne działania i wpływ na zespół, następnie dzielenie się wiedzą i wsparcie pozostałych członków zespołów, inicjowanie nowych pomysłów i tutaj może bez specjalnego czytania kolejnych, zależy mi bowiem na tym, aby pokazać prostotę, jeżeli chodzi o samo wypełnienie ankiety w procesie. Te pola są polami możliwymi do wyboru, czyli możemy je skonstruować według Państwa potrzeb. To czasami jest lista rozwijalna, to są właśnie takie punktory. Estetycznie bardzo dobrze to zawsze wygląda. Poza tym po zamkniętym arkuszu one będą zestawiane. Samoocena, ocena przełożonego, po to, żeby finalna rozmowa pokazywała też czytelność, przejrzystość samego arkusza. Istnieją pola na dodatkowy komentarz. On nie jest obligatoryjny, ale możemy oczywiście taką obligatoryjność ustawić. Ja na dzień dzisiejszy wstawiłem dowolność, czyli komentarz nie jest obowiązkowy, może się pojawić. Załóżmy, że chcemy to jakoś podsumować. Wpisujemy, że oceniana osoba oceniła siebie jako zdolnego pracownika. Przechodzimy oczywiście do kolejnych obszarów. Tutaj mogą być cele rozwojowe, których oczekujemy od pracownika. To znowu jest kwestia ustaleń wewnątrz organizacji. Myślę, że to powinno być wynikiem takiej diagnozy, którą oczywiście też dla Państwa potrzeb jesteśmy gotowi przeprowadzić, tak żeby nie przesadzić z ilością danych, ale też tak, żeby te dane, które będą w efekcie monitorowane, przyniosły dodatkowe korzyści. Przechodzimy kolejne etapy z możliwościami do wypełnienia. Podkreślam, że to mogą być właśnie takie miejsca, w których wpisujemy jakieś dane, to mogą być miejsca, w których wybieramy z listy konkretnej. Tu jedna z funkcjonalności, która też pokazuje określenie w czasie, do kiedy powinniśmy jakiś etap zamknąć i mamy możliwość zawsze dodać jeszcze kolejne elementy z własnej perspektywy.
To, co tutaj wprowadzimy własnego, przede wszystkim będzie widoczne za moment w przesłanej informacji do przełożonego. W sytuacji, kiedy jest duża lista do wyboru opcji, czyli tak jak na przykład kreowanie jakichś pomysłów na rozwój pracownika, będzie też możliwość zaznaczenia informacji, ile pozycji należy wybrać, żeby do takiego procesu mogło dojść. Załóżmy, że wybieramy sobie jakąś jedną z opcji dostępnych, to jest propozycja różnego rodzaju szkoleń, które są konsekwencją zaobserwowanych kompetencji. Możemy też wprowadzić taki etap wizji rozwoju pracownika. To jest ścieżka sukcesji, która rozpoczyna się z reguły od podsumowania poprzedniego etapu rozwoju pracownika, więc możemy też wybrać sobie stanowisko, o którym myślimy, że stoi gdzieś na końcu tej ścieżki, jaką obraliśmy. Układamy wspólnie z przełożonym jakiś action plan. Możemy też dołączyć jakąś proponowaną datę rozpoczęcia pracy na tym nowym, wymarzonym przez nas stanowisku, ewentualnie dopisać jakieś wątki, które nam przychodzą do głowy. I teraz w sytuacji, jeżeli wypełnię wszystkie wymagane pola, po tym komunikacie dziękującym za wypełnienie arkusza wystarczy go zapisać i arkusz powinien zostać przesłany do przełożonego. Jeżeli zapomniałem o którejś z pozycji, aby ją wypełnić, będzie informacja, że powinienem ten arkusz uzupełnić. Ja te kroki wszystkie wypełniłem, dlatego też finalnie otrzymuję na ekranie podziękowanie. Tu jest krótkie podsumowanie tego, jak ta moja ocena poszła. I arkusz w takiej formie, który jest oczywiście możliwy też do wydruku w razie potrzeby, wędruje, w cudzysłowie powiem, na ręce przełożonego. Więc wylogujmy się z konta przełożonego, zalogujmy się teraz na konto, przepraszam, pracownika, zalogujmy się na konto przełożonego, aby z jego punktu widzenia zobaczyć, co się wydarzyło. Po pierwsze, w kafelku zadania pojawi się u niego informacja, że ja tą ocenę przeprowadziłem i teraz to, co powinienem zrobić jako jego przełożony, to przede wszystkim ocenić te same punkty, które mamy tutaj zgodność informacji. Pracownik przeprowadził w dniu dzisiejszym o konkretnej godzinie na swój temat. No więc analogicznie przechodzimy kolejne etapy, podobnie jak zrobił to chwilę temu pracownik. Mam nadzieję, że bierzecie Państwo pod uwagę, że od początku naszego dzisiejszego spotkania minęło raptem 19 minut. Ja zwykłem dużo mówić, więc trzeba by ten czas podzielić na pół, a my już mamy tak naprawdę samą ocenę pracownika ze sobą, więc proste, prawda? No właśnie, i takie, jeżeli chodzi o kwestie czasu, no nie wymagające zbyt dużego zaangażowania. Wystarczy właśnie, zawsze podkreślam, dobrze się do procesu przygotować. To teraz potwierdźmy w takim razie po stronie przełożonego. Przełożony potwierdza, że rzeczywiście ta umowa jest do 2018 roku, tak jak wpisaliśmy w tamtym arkuszu, że ostatnio pracownik był oceniany, tam zdaje się wpisywałem 10, że wynik ostatniego arkusza wynosił tyle, no i pracownik jest w takiej grupie pracowniczej. I teraz tak, najważniejsze jest to, że przełożony pracownika dostaje od razu do wglądu samą cenę pracownika. I nie chodzi tu od razu o kontrolowanie, monitoring, tylko chodzi o to, żeby zaoszczędzić czas przed rozmową finalną, która za chwilę się odbędzie, a żeby po pierwsze mieć wgląd do tego, jak pracownik ocenił się, bo ma do tego pełne prawo i fajnie jest spojrzeć na to z tej perspektywy i jako przełożony albo ocenić to w sposób zbliżony, albo kierować się oczywiście własną oceną. Tutaj każdy będzie miał zupełnie inne podejście. Załóżmy, że przechodzimy dokładnie w taki sam sposób ten proces. Nie chciałbym tutaj absolutnie sugerować żadnych rozbieżności, ale postaram się zaznaczyć każdą z opcji tak samo, żeby procesy te okazały się być zgodne. Pracownik ocenił się jako zdolny, oczywiście potwierdzamy. Jeśli tak faktycznie jest, przechodzimy do kolejnego etapu i teraz wybieramy. Można sobie jeszcze
takie rzeczy przenosić z arkuszy pracownika. I teraz zobaczcie Państwo, można skopiować z samooceny wszystko to, co wprowadził chwilę temu pracownik. Więc dlaczego nie skorzystać z tego? Ja uważam, że trzeba szukać takich rozwiązań, które nam pozwolą jeszcze bardziej przyspieszyć przede wszystkim realizację tego typu procesów. Chociażby po to, żeby mieć więcej czasu na rozmowę o tych wynikach, które wypracowaliśmy wspólnie z pracownikami, a niekoniecznie tylko i wyłącznie na czas, który potrzebujemy spędzić przed chociażby komputerem, żeby taką operację przeprowadzić. Więc dokończmy jeszcze tutaj wypełnianie tych pól. Tutaj mamy, doszliśmy do elementów rozwojowych, czyli pracownik też zaznaczał wcześniej, które szkolenie chciałby przejść, które mu się przyda. Przełożony robi dokładnie to samo. Tutaj możemy skopiować dane z samooceny pracownika. Proszę bardzo, mamy dokładnie te same dane, które wcześniej potwierdziliśmy. I jeżeli wypełniliśmy wszystkie pola, to ten arkusz zostanie zapisany. Arkusz został zapisany, dzięki czemu w tej chwili na koncie Karola, który jest menadżerem i jednocześnie administratorem platformy, pojawi się za chwilkę podsumowanie. To podsumowanie będzie dotyczyło rozmowy finalnej, a tutaj mamy już podgląd do wcześniej przygotowanej samooceny pracownika, jak również przygotowanie kierownika, w jaki sposób kierownik ocenił tego pracownika. No to spójrzmy wobec tego, co nas czeka. Jeszcze tylko zanim przejdziemy do rozmowy finalnej, pokażę, że bardzo istotnym elementem jest możliwość budowania własnych matryc kompetencji. W procesach takich jak ocena pracownicza niezmiernie ważne jest to, aby dopasowywać te kompetencje względem stanowisk, charakteru pracy, często poziomu zaangażowania. Często te kompetencje mogą mieć charakter związany też z ścieżką sukcesji. Także szereg różnego rodzaju kompetencji możemy zbudować w formie szablonów, a następnie wykorzystywać je przy okazji procesów, dodając je po prostu już z gotowego szablonu. To bardzo ułatwia sprawę. Jeżeli chodzi natomiast o raporty, to bez względu na to, na jakim jesteśmy etapie, czy jako menadżer chcemy zweryfikować samooceny pracownika i jakie z tego wynikają już konsekwencje, jakie mamy wnioski, czy będziemy chcieli z tych raportów skorzystać dopiero po pełnym przeprowadzeniu procesu w trakcie organizacji, to robiąc sobie na przykład taki skrót na monitorze, zobaczcie Państwo, można już na podstawie danych, które zostały wprowadzone do systemu, wypełnionych ankiet z pracowników, już można wyciągać wnioski. Wystarczy sobie zaznaczyć kompetencje, które chcemy zweryfikować, czy one się w ogóle pojawiają, czy jest jakakolwiek zmiana. Tutaj możemy na przykład sprawdzić sobie, jak one się zmieniły rok do roku. Tu można przefiltrować według własnych preferencji. Ja oczywiście pokazuję wycinek tego, żebyście Państwo zobaczyli, jak to jest proste. Wystarczy właściwie przygotować zarówno matrycę, właściwie przygotować arkusz, zweryfikować, o czym mówiłem na wstępie, przynależność w strukturze w danej organizacji i dzięki temu rzeczywiście znacznie szybciej takie procesy przebiegają. One tylko źle się kojarzą często niektórym z nazwy, o czym za chwilkę jeszcze powiem. Natomiast sama ich realizacja to naprawdę jest kwestia chwili przy dobrej organizacji. Ja rzeczywiście dużo lubię mówić, więc muszę się sam kontrolować. Wróćmy zatem do naszego zadania. A jakie zadanie przed nami? Rozmowa finalna. Tak więc w sytuacji, kiedy i samoocenę dokona pracownik, przełożony, otrzymując ten arkusz, dokona oceny pracownika, spotykają się, mam nadzieję, w wyznaczonym wspólnie czasie i mają ten czas poświęcić na rozmowę finalną. I rzeczywiście w systemie po zatwierdzonej ocenie przełożonego pojawia się informacja, że należy przeprowadzić rozmowę finalną. I teraz zobaczmy. Pojawiło się nie tylko to przygotowanie pracownika, pojawiła się też informacja,
jaka jest ocena przełożonego. I właśnie chodzi o to, żeby zarówno przełożony, jak i pracownik mieli wgląd do tych danych, które obie strony wypełniły. To oczywiście jest względem preferencji każdej z organizacji. Ja zawsze podkreślam, że to dopasowanie powinno płynąć od państwa, od konkretnej firmy, a nie powinno być traktowane jako sugestia z naszej strony twórców oprogramowania, bo każdy te procesy realizuje inaczej, ale rzeczywiście z perspektywy pracownika, który chce być jeszcze bardziej przynależny do organizacji, chce jeszcze większe nadzieje wiązać z rozwojem pracownika w tej konkretnej firmie, fajnie jest, kiedy jest możliwość zorganizowania spotkania, przełożony, pracownik, tak zwane one-on-one, mogą spojrzeć na to jeszcze z obu stron i rzeczywiście dokonać wspólnej oceny. I tutaj takimi wartościami, które trzeba jedynie powtórzyć w moim przypadku, no to są tak jakby według tych ustawień te konkretne dane, tak? Czyli potwierdzamy z obu stron, że ta ocena wcześniej odbyła się, potwierdzamy, jaka była ocena wystawiona, do jakiej grupy pracowniczej należy pracownik. Tutaj mamy pogląd do wcześniej wystawionych ocen, więc albo jesteśmy zgodni, albo na przykład taką ocenę podwyższamy, zaniżamy, jak to w procesie ocen, więc wypełniamy pola, które będą obligatoryjne. W tym wypadku pominę celowo dwa punkty, żebyśmy mogli zaobserwować tą informację, która powinna się pojawić na końcu, że czegoś pominąłem. Tutaj mamy podsumowanie tych kompetencji zaobserwowanych, możemy je zatwierdzić albo ewentualnie odrzucić. Zakładamy, że zatwierdzamy to. Teraz mamy cele rozwojowe, które załóżmy zatwierdzamy. I oczywiście względem tego, jak procesy są wewnątrz organizacji, możemy zostawić jeszcze otwarte pola do wyboru różnego rodzaju treści, które są niezbędne. Dobra, i teraz jesteśmy praktycznie na końcu, po zatwierdzeniu zapisując arkusz, pamiętacie, tak, że powinno nam zakończyć się podziękowaniem, jeżeli wszystko wypełniliśmy, ale my celowo nie wypełniliśmy dwóch. I jest, zobaczcie, taka podpowiedź, czyli mamy też pewność, że dzięki takiemu komunikatowi wiemy, gdzie należy wrócić, tak? Nie przejdziemy tego absolutnie, jeżeli nie zostanie wszystko skompletowane, dlatego wracamy tutaj do miejsc, gdzie pola są zaznaczone jako obligatoryjne i dopiero teraz możemy taką ocenę prawidłowo zakończyć. Całość oceny, myślę, z moim dodatkowym gadaniem, to jest kwestia 20 minut. Oczywiście to jest sytuacja ekstremalna, w której mamy wszystko przygotowane, przechodzimy, nie potrzebujemy zbyt dużo czasu do zastanowienia się, ale chciałem na dzisiejszym spotkaniu przede wszystkim podkreślić, że realizacja procesu nie jest niczym skomplikowanym. Najważniejsze jest, podkreślam raz jeszcze, przygotowanie. To, co zaobserwowałem, to przede wszystkim w dużej mierze jeszcze do niedawna w organizacjach typu małe firmy, no to dominującym procesem była ocena 90 stopni. To z reguły przełożony chwilę czasu poświęcał na to, aby własnym okiem ocenić pracowników i zazwyczaj taka ocena nie miała przełożenia na przykład w systemie premiowym, jakkolwiek nie miała wpływu bez głosu tego pracownika, ale bywają oczywiście inne też sytuacje. Najczęściej, jak mówiłem, spotykanym procesem jest badanie na zasadzie oceny 180 stopni, gdzie właśnie występuje taka analiza z obu stron i rozmowa finalna. Możliwe jest, że w tym procesie oceny dodamy jeszcze na przykład podwładnego pracownika ocenianego i będzie dzięki temu ocena 270. Ale oczywiście jest możliwość, aby w przypadku, tutaj z reguły spotykam się z takimi pytaniami od kadry menedżerskiej, w zasadzie o rodzaj badania, które delegowane jest dla kadry menedżerskiej, no to wiadomo, że najczęściej występuje taka ocena 360, mająca spojrzenie horyzontalne z wielu
stron. To jest oczywiście przykład, jak może wyglądać realizacja samego procesu. Po to, żeby on doszedł do skutku, do samej realizacji, niezmiernie ważna jest ogólnie rozumiana komunikacja na jego temat. W naszym oprogramowaniu, bo też chciałbym do niego się też odnieść, istnieje szereg możliwości komunikowania różnych informacji, które u podłoża są czasami bardziej przyjazne, niekoniecznie przyjazne, rzadziej. Wynika to z faktu, jak umiejętnie chcemy taką informację przekazać, zakomunikować. Często w życiu bywa tak, że zderzamy się z różnymi decyzjami, z różnymi informacjami, które po prostu jesteśmy zobligowani do przekazania, ale taką informacją nie musi być ocena. Ja natomiast mam takie poczucie, że często HR-owcy, z którymi rozmawiam na co dzień, mierzą się z tym niczym z jakąś ogromną barierą, której nie sposób pokonać. Jak przekonać pracowników do tego, że raz w roku warto się ocenić? Myślę sobie, że to też jest kwestia spojrzenia na to, jakiego rodzaju ocenę będziemy wewnątrz organizacji potrzebowali. Znam organizacje, które szczególnie na początku, kiedy wchodzą w takie procesy globalnie, dbają o rozwój kompetencji pracownika i to tym kompetencjom poświęcają tego rodzaju procesy. Ale będą też firmy o charakterze sprzedażowym, którym nie można odebrać tego aspektu, że one muszą się oceniać, ale raczej pod kątem KPI-ów sprzedażowych. Dlatego też w ich przypadku nie dziwi mnie fakt, że często ocena kompetencji łączona jest z oceną realizacji celów. Z tym, że proszę pamiętać, aby najlepiej rozdzielić przynajmniej to elementarnie pod tym kątem, że oceny celów, jeśli mamy się rozliczać sprzedażowo, no to z reguły wiecie, rozliczamy raz w miesiącu, tak? Czy najrzadziej raz w kwartale. Natomiast te kompetencyjne oceny, myślę, że taki okres jednego roku to jest najkrótszy z okresów, kiedy powinniśmy spotykać się po to, aby zmierzyć te kompetencje, te zachowania, zaobserwować zmiany w postawie, no bo raczej częściej to one, przyznacie, nie występuje. Zerkam sobie jeszcze w notatki, bo w publikacjach też zamieściliśmy taką informację, jakie narzędzia powinniśmy wykorzystywać do tego rodzaju procesów. Oczywiście jak dotąd dominowały wszelkiego rodzaju arkusze excelowe, jak dotąd organizacje robiły to często w formie papierowej, to była kwestia przygotowania konkretnej ankiety. No i z tym papierem jedynie było trudniej o tyle, że to po prostu dodawało nam czasu, bo nie dość, że trzeba było to przygotować, zweryfikować przed wydrukowaniem, później wydrukować, często rozesłać w różne miejsca, później wydrukowane sprawdzić, czy dotarły w tej samej ilości, w której zostały rozdane. Wiecie, to jest po prostu masa pracy. Dzisiaj na szczęście ta technologia już na tyle jest dominująca, że pozwala nam zrobić to wszystko w formie przyjaznej, jak widać, aplikacji. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają, że nasze oprogramowanie jest też dostępne w formie apki, czyli aplikacja w telefonie to kolejny z plusów, gdzie można tak samo przyjaźnie i w dodatku w dowolnym miejscu, siedząc z kawką, zrobić sobie taki proces. No i przede wszystkim trzeba by zwrócić uwagę na to, czy narzędzie, którym się posiłkujemy, to nie jest narzędzie tylko i wyłącznie do jednego tematu. I teraz, żeby nie było, że cokolwiek krytykuję, neguję, ale wiecie Państwo, ja zwykłem poszukiwać po to takich prostych rozwiązań, które będą globalnie rozwiązywały problemy, żeby jeśli nawet nie dziś, bo to dzisiejsze spotkanie poświęciliśmy jednemu z procesów, ale na przyszłość równie dobrze, jeżeli zajmiemy się ocenami, będziemy mieli zaplanowane cele, za jakiś czas z powrotem wracamy do oceniania się, to dlaczego nie za chwilkę pomyśleć na temat innego modułu? Tu oczywiście rzutem na taśmę kilka takich propozycji. Przecież konsekwencją oceny naszych kompetencji są z reguły szkolenia. Możemy zaprojektować szereg szkoleń typu e-learning i również w takiej formie hybrydowej zaproponować dostarczenie wiedzy drogą e-learningową.
Skoro mowa materiały, myślę, że większość organizacji od czasów pandemii posiada, wystarczy je dystrybuować poprzez system, mając dzięki temu też bieżący monitoring. Oczywiście istnieje możliwość nadal organizowania szkoleń stacjonarnych przy użyciu zaproszeń i różnego rodzaju bazy wiedzy. A właśnie, baza wiedzy. W końcu pojawiło się takie hasło przewodnie, no bo teraz skąd ma pracownik czerpać wiedzę na temat tego, jak się rozwinąć, jakich informacji jeszcze powinien nabyć, żeby jakaś kompetencja została u niego zaobserwowana, to zobaczcie, przede wszystkim w naszym oprogramowaniu pracownik ma szereg miejsc podzielonych dla siebie. To co prawda jest profil menadżera, ale różni się tylko tą jedną zakładką. Więc tak, o pracowniku jest tablica role i profil. Dostateczna liczba informacji, gdzie pracownik może na bieżąco mieć dostęp do swojej karty rozwoju, może mieć dostęp do różnych plików, może mieć dostęp do danych personalnych, po prostu. Na tablicy znajdzie zawsze swoje oceny, cele. To tak jest w standardzie, wiecie, ja niczego tutaj specjalnie nie układałem poza tym widokiem. Menadżer natomiast, no, z punktu widzenia menadżera, przede wszystkim wyszukiwać może informacji górnolotnie, tak? Więc jeśli potrzebuje jakiejś konkretnej kompetencji w swoim zespole, ciach, szukam sobie w karcie rozwoju pracownika, szukam tej konkretnej umiejętności i po co ja mam szukać po jakichś papierkowych listach, kiedy tu mi wyskakują konkretne nazwiska, którzy ludzie mają jakie kompetencje. System też pozwala na zweryfikowanie nieobecności. O, wiecie Państwo, to jest w ogóle temat rzeka, ale to myślę, że na inne spotkanie. Ja chcę tylko pokazać, że jeśli nadal macie problem z zweryfikowaniem tego, kto z pracowników, ile jeszcze dni urlopowych ma zaległych z zeszłego roku, proszę bardzo. 3 razy kliknąłem i od razu mamy informację, ile było przyznanych w tym roku, ile łącznie do wykorzystania. Gdyby ktoś się świecił tutaj na czerwono czy w inny kolor, no to znaczy, że ma jeszcze zaległe. Oczywiście istnieje możliwość monitorowania przebiegu, począwszy od zatrudnienia pracownika, czyli przebieg rozwoju pracownika to zawsze onboarding, to zawsze zaplanowane wspólne cele, później jakieś właśnie oceny, szkolenia, szereg innych możliwości. Tak naprawdę każdy wykorzystuje ten system według własnych potrzeb. Co najfajniejsze, wiecie Państwo, pomijamy czasami takie podstawowe znowu aspekty, takie proste rozwiązania i jeden z nich przytoczę. To jest feedback, najprostsza w świecie ankieta, którą ja zachęcam, żeby posługiwać się na co dzień niemalże, bo taki feedback ja bardzo sobie cenię, kiedy poproszę o niego przynajmniej raz w kwartale. Należę do tych osób, które starają się właśnie regularnie raz na kwartał prosić współpracowników o taką informację, żeby ktoś otwarcie wypowiedział się na temat tego, jak pracuję, co powinienem zmienić, co powinienem utrzymać w mocy, a być może ktoś podpowie mi jakąś inspirację. To jest dokładnie tak jak z tą ankietą ogólnie nazywaną start, stop, continue. Tak? Właśnie na tej samej zasadzie powinniśmy tego typu feedbacki wypracowywać wcześniej, więc w naszym narzędziu istnieje możliwość, aby takie ankiety dokonywać globalnie, na przykład, nie wiem, dział HR wpadnie na pomysł, żeby pracownicy podpowiedzieli, gdzie chcieliby się w nowym roku spotkać, żeby zamknąć rok fiskalny i poświętować, czyli jakaś integracja. Czy to będzie miasto X, miasto Y, miasto Z. I każdy ma prawo wyboru, ale też taka ankieta może służyć, tak jak mówiłem wcześniej, do weryfikacji tego, jak zmienia się nasza postawa, jak zmienia się nasza wiedza, czy w ogóle jesteśmy w dobrym miejscu, czy powinniśmy coś oczyma innych poprawić, zmienić. No i dochodzimy do takiego momentu, kiedy ja zastanawiam się często, czy naprawdę nie widać tej ogromnej ilości korzyści, jakie występują w procesach dzięki tej automatyzacji. Zobaczcie Państwo, ja pokażę oczywiście jeszcze raz, ile obszarów można zmieścić w takim oprogramowaniu, ale chociażby mielibyśmy opowiedzieć o tym jednym procesie, ocena okresowa pracowników, to przypomnijmy, realizując taki proces dzięki prostemu narzędziu, zyskujemy przede wszystkim czas obu stron. I tutaj przytoczę
Jeden z argumentów, który zawsze podają mi HR-owcy pracujący w firmach produkcyjnych. Pytam ich, czy obejmują wszystkich pracowników takim procesem i wiecie, 3/4 mówi, że tak, ale no bywa to uzależnione od profilu, od charakteru, już nie chcę bardziej się zagłębiać. Czasami mamy do czynienia z taką sytuacją, że jedynie pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę podlegają takim procesom, bo uznaje się, że to jest takie jakby obligatoryjne, chociaż wcale wiadomo, ocena okresowa nie jest takim procesem. No ale dlaczego? Dlatego, że są stanowiska, które muszą wypracować przede wszystkim swoją efektywność na podstawie ilości zrealizowanych rzeczy, nie wiem, wyprodukowanych, no różne charaktery pracy, ale wiecie, co mam na myśli? Chodzi tutaj o oszczędność czasu. Teraz jak pracownikowi, którego zatrudniamy na konkretny czas, konkretny projekt, konkretną liczbę wykonanych zadań w czasie, jeszcze podpowiadać, żeby zrealizować taki proces. Są, wierzcie mi, organizacje, które świetnie sobie radzą z tym i głęboki podziw dla nich, że są w stanie zabezpieczyć nawet dodatkowo płatną godzinę raz w miesiącu po to, żeby zyskać feedback od pracownika, dowiedzieć się, czy jego zdaniem wszystko jest zgodne z ustaleniami, na co się umawiali, mimo że pracują w oparciu o umowę zlecenia czy jakiś inny kontrakt. I podobnie jest w przypadku oceny. Jeżeli spotkają się raz w roku, świat się nie zawali, a ta godzina zapłacona przez pracodawcę robi robotę. Wierzcie mi, bo ci pracownicy myślą sobie, kurczę, nie ma różnicy między nami, jeśli ja jestem zleceniobiorcą, ty jesteś kontraktorem B2B. To jest naprawdę mega fajne. Ale jak ja zawsze mówię, ja jestem tutaj jedynie do takiego konsultowania z wami takich kwestii, a nie do sugerowania, jak być powinno. Przede wszystkim co do procesu. Ocena oczywiście pozwala wszystkim zweryfikować, jaką jesteśmy organizacją. Jak wysoko przede wszystkim zaangażowaną w to, co robimy. Jak jesteśmy blisko realizacji naszych celów. Być może czy nasz poziom wykształcenia, umiejętności, zaangażowanie jest dostateczny, czy może jednak powinniśmy w jakimś kierunku coś zmienić. Zobaczcie Państwo, procesy ocen okresowych pokazały w wielu organizacjach, co powinny zrobić po pandemii. Większość z nas tak jakby z obowiązku przeszła na tryb zdalnej pracy w wielu firmach, ale wiele też organizacji mierzyło się z tym, jak przywrócić to do stanu poprzedniego, ewentualnie zastosować hybrydę. Więc myślę, że tego rodzaju procesy jak ocena przy wykorzystaniu takich prostych narzędzi jak Symfonia HR, zautomatyzowany proces, oszczędność czasu, ale mnóstwo informacji zwrotnej, to jest rzeczywiście to, czego potrzebujecie. No dobrze, ja myślę, że możemy powoli kończyć. Cieszę się bardzo, że tak duża liczba osób była ze mną dziś. Oczywiście wszyscy Państwo dostaniecie materiał nagrany podczas dzisiejszego spotkania, jak również kontakt do mnie. Jeżeli znajdą Państwo chwilkę na taką rozmowę już poza tym webinarem, aby porozmawiać na temat tego rodzaju procesu, który dzisiaj miałem przyjemność zaprezentować, ewentualnie jakichś innych, które spędzają sen z powiek w miękkim HR-ze, to ja serdecznie zapraszam. Przypomnę raz jeszcze, można umówić spotkanie klikając w baner nade mną i to jest bezpośredni kontakt poprzez LinkedIn, tam można w kalendarzu wybrać datę. Jeżeli nie ma żadnych pytań, serdecznie dziękuję, życzę dobrego dnia wszystkim. No i co, mam nadzieję do następnego spotkania, już przy okazji indywidualnych rozważań co do potrzeb każdej z Waszych organizacji. Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia wszystkim. Do zobaczenia.